Cześć, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Crusaders Kings 3. Jedziemy, dynastia Jaworskich się nie poddaje. Jesteśmy po wojennym hat-triku, oczywiście wygranym jak najbardziej. Udało się odeprzeć wszystkich wrogów. No, co ja wam powiem, nie jest źle, super też właściwie nie jest, co nie? Dobra, mamy władcę 43-letniego króla Pawła II, fantastycznie. Plan jest taki, że on jest wojownikiem. Spoko. I tego się będziemy trzymali. Moja następczyni, nie wiem, póki co żaden syn się jeszcze nie pojawił. Zobaczymy, jak będzie. Moja następczyni Kazimiera będzie królową. Może tak, może nie. I tak sobie myślę, wiecie co, bo ja myślałem w ogóle nad reformą religijną, to co wam mówiłem, żeby dążyć do reorganizowania wiary, tak? Słowiańskiej. Żeby w końcu przejść na system feudalny. Ale wydaje mi się, że za życia tego króla Pawła II to się raczej nie uda, więc ja myślę, że po prostu mojej córce, jako dobry ojciec, chciałbym po prostu przekazać jej jak największe królestwo i będziemy cisnęli, będziemy, tak bardziej bym pomyślał i powiedział, będziemy starali się postawić na nogi Imperium Południowo-Bałtyckie. Tak jest, moi drodzy. Potrzebujemy do tego drugiego tytułu królewskiego. Tego nam brakuje. No i właściwie 42 hrabstw. Ale jak powiedziałem, tak też zrobię. To jest do zrobienia. I pierwsze, za co się w ogóle weźmiemy, to za zdradzieckich Prusów i Mazury. Ich po prostu wytępimy do zera, bo mnie wkurzyli. Była jedna wojna za drugą. Przepraszam. Jedna wojna za drugą. I bardzo mnie to po prostu rozsierdziło. Wojsko nam się nieco musi zregenerować. To na pewno. Damy sobie najszybszą prędkość gry. Nieco trzeba w ogóle państwo ogarnąć. Bo ja dałem oczywiście dupala w momencie, w którym nie zadbałem o moją następczynię. Znaczy o mojego następcę, którym teraz jest król Paweł, tak? I jemu przepadło kilka tytułów, więc też muszę podbić jakieś hrabstwa dla siebie, koronne po prostu, żeby były. Dobrze, co tu jest? Aha, okup. No dobra, niech będzie okup, jedziemy. No właśnie, ja tu jeszcze jakieś okupy mam, tak? Bo to ja bardzo chętnie, bo ja kaskę to bardzo, bardzo tak. Ja jestem na tak z tematem. Co my tu mamy jeszcze za info? Niewielu czempionów. Właśnie, czy... Ja mogę jakieś. O, co to jest? Pozdrowienia, mój zachwycający seniorze. Proszę bardzo. Zwiększone podatki. No to takie rzeczy to my też lubimy. Okej, co ja to miałem zrobić? Ja miałem tu w ogóle wojny wypowiadać. Poczekamy, aż trochę mi się armia zregeneruje. Kolejny wykup. Pewnie, że tak. O, jeszcze możemy sobie coś odblokować. Co my tutaj mamy? Tu byśmy mieli sapera. O. Postęp oblężenia, no to by się też mogło przydać. 1/10. I na końcu mamy tego stratega. W końcu chcemy zacząć podbijać i to tak na bogato, to myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Z wasalami na razie mamy jakby spokój. Dobra, zaraz nam się. O, właśnie, za chwilę nam się zregenerują wojska. Bardzo fajnie. I myślę, że z pełną mocą uderzamy. A, dobra, ja tu kogo ja tu. Aha, ja pretendenta przekonuję. Dobra, jego będziemy przekonywali na totalnie na maksa, żeby on był zadowolony i żeby się po prostu odwalił. O, jeszcze komuś się umarło. Dobrze, stresy nam spadły, choć nie miałem żadnych. Wiem, co ja miałem zrobić. Ja mam mało. Ja nie mam medyka, to tak nie może być. Halo. Jakieś roszczenia, tego nie potrzebujemy. Nadworny medyk. No oczywiście bierzemy najlepszego, czyli najdroższego. O, super, podagra. Kurde, podagra jest słaba, wam powiem. Ryzykowne leczenie. Ryzykowne leczenie skończy się tak, że mi pewnie urżną nogę, nie? Złagodzenie objawów choroby. No i bardzo fajnie, i to się mi podoba. O, no dobra, ale tu... No dobra, jakby tu się nic nie poprawiło w temacie. Ja miałem spojrzeć na mój dwór, na moich więźniów. No tak, dałem najszybszą prędkość, to tu się teraz będą dzikie rzeczy działy. Ale to zaraz. Co tu jest? Istnienie spisku, morderstwo, król Paweł. No halo, mnie tu chcą zamordzić. Kurde, panie.
Bardzo niefajnie, tak się nie będziemy bawić. Ja muszę popatrzeć, mój szpieg, mój ten mistrz szpiegów, czy jest w ogóle ogarnięty w temacie. Dobra, ja tu jakiegoś chyba kmiotka w ogóle pokonałem ostatnim razem. Wiesz co, ja cię wezmę. O, zażądamy sobie nawrócenia i jeszcze cię zrekrutujemy do tego. Kogo tu mamy? Dalej ciebie. O, też cię zrekrutujemy. Jesteście kmiotkami i tak do niczego się nie przydacie. Możecie zostać ostatecznie moimi czempionami, jak mi zbyt wielu czempionów umrze. Tak jest. Rekrutuj i jeszcze ciebie też ogarniemy, gościu. Nawrócimy cię i pewnie i zrekrutujemy. Super. Dobra. To mamy pochytane. Dobra, ja miałem popatrzeć na tego mojego mistrza szpiegów. 18. No dobra, spoko. Czy ja mam włączone... zapobiegaj spiskom. Tak jest, chłopie, ty masz zapobiegać, bo jak mnie tu uciukają, to będzie po prostu ludzki dramat i tragedia. Dobra, teraz nie będziemy mieli problemu z czempionami. Oni są zrekrutowani, więc jest ok. Kurde, ten się przekonał znowu na nas, bardzo fajnie. Aha, wysyłamy moją córę gdzieś tam w drogę na imprezę. Dobra, wojska się zregenerowały, jedziemy z tematem. A widzicie, już nas chcieli zaciukać. My będziemy czujni, odporność na wrogi spisek, bardzo fajnie, to się nam przyda. Aha, ja dalej go przekonuję do siebie, tak? Mogę stracić stres, ale to właściwie... mech. Nie będzie stres, dobra. I porzuc... dobra, został porzucony. Bardzo, bardzo świetnie. Wiesz co, gościu, ja sobie z tobą dam, chłopie, spokój. Ja cię już przekonałem całkowicie. Jak tu wygląda moja rada? Może ja Wiedłunię przekonam trochę do siebie? Chociaż nie, ty mi nie zaszkodzisz. Ja myślę, że ja muszę się zająć moimi wasalami. Mój kanclerz i wasal. Proszę bardzo. Nie chcę ci odbierać tytułu. Ja bym cię chciał przekonać do siebie. 74%. Dobra, nie ma dramatów. Może coś ciekawego z tego wyjdzie. Co tu jeszcze mamy? Zorganizuj polowania, wypraw ucztę. O, czy mi to jest potrzebne? Właściwie wyprawimy sobie ucztę jak najbardziej. Raz, że dostaniemy trochę wiary. No, stres mniejsza z tym, ale bardziej chodzi mi o opinię gości. Rzućmy okiem. Co tu jest? Tu są jakieś sojusze. Co ty masz, chłopie? Ty masz 1000, a ty masz 1800. Ty to mi możesz, wiesz. Idziemy z wojną. Zero dyskusji w ogóle. Księstwo. Księstwo Mazur. Tak jest. Chcemy księstwo Mazur, najwyższe wodzostwo Litwy, to byśmy tylko dostali Jaćwierz. Dobra, jedziemy z wodzostwem Mazur. Mamy dość prestiżu, żeby wojować, więc nie będziemy się tutaj cackali. Wystaw wszystkie armie. O, uczta, wspaniale, to niech się uczta rozpoczyna. Dobra, tu już mamy full zestaw. To 2500, tu są czempioni, łucznicy, pikinierzy. Dobra, ja myślę, że to 2500 rzucimy tutaj. Ciebie rzucimy tutaj, a reszta będzie tutaj w razie, jak to mówią, w razie w oczekiwać. Chociaż nie, wy możecie biec tam. Co tu mamy? No stres nam spadnie. Najwyższa przywódczyni Judyta. Okej, spoko. Też nam się przyda. O, dzieciaki wróciły. Uczta, wysiłek godny, podziw. Aha. Nie, no ja bym wolał, żeby jednak moja małżonka mnie lubiała. Opinia bezpośredniego wasala, dworzanie na goście, super. O, jak najbardziej chcemy. Chcemy dużo, dużo dobrych opinii. Co żeśmy się dowiedzieli? Co tu się dzieje? Aha, tak. O nie, tak mi się nie będzie. My nie chcemy żadnych kochanków, kochanek, bo ja wiem, że z tego wychodzą po prostu same wały. O, jeszcze zyskujemy cechę rządny biesiadnik. Dyplomacja plus 2, intryga plus 1, opinia biesiadnicy. Super. To nam się przyda. Pewnie, że tak. O, w Lublinie się coś wybudowało. Proszę mi pokazać tutaj Lublin. O, aha, no tak. No tak, bo Lublin przecież jest mój. Jasne, to my sobie tutaj palisadkę postawimy. Tak jak mówiłem wcześniej i co spieprzyłem, trzeba wzmacniać właśnie
O, hrabstwa koronne, całe moje domeny koronne. Ciebie, chłopie, postawimy tutaj. Ty idź w troki. I to ogarniemy. O, kolejny atrybucik. Bardzo fajnie. O, jeszcze sobie stratega machniemy. Super, to nam teraz weszło w ogóle przewspaniale. Dobra, widzę, że tutaj idzie jakaś armia. Weź ich przyatakuj. Chociaż widzę, że no niby nas jest dwa razy więcej, ale oni mieli lepsze staty, nie? Wiecie, o co chodzi? O, więzień schwytany. Możemy już jakieś okupy sypać? Pewnie. Proszę bardzo. To będzie szybka wojna z tego, co widzę. Co tu jest? A kind word. Widzę, że to tłumaczenie jest trochę jeszcze nie do końca, ale Ale i tak dobra robota, żeby nie było, nie narzekam. To jest bardzo fajnie, to jest mod na Steamie w warsztacie, żeby spolszczyć grę, bo oczywiście lokalizacji polskiej nie otrzymała. Nie wiem dlaczego. I dzięki chłopakom z moderom, że to w ogóle ogarnęli, że im się chciało. Dobrze, co tu jest? Możemy gniewosz. Aha, że wy się będziecie po prostu polubicie, tak? Super, myślę, że tak to zrobimy. No jednak się nie udało. No jeszcześmy stresa wyłapali. Ale to nic. No ja tu widzę, że tu się chyba nawet bardzo szybko ta wojna skończy. Kogo wy tu mamy? Zostaje twoim dworzaninem, nawraca się na słowiańską prawdę. Chłopie, ostatecznie to ty możesz zostać moim czempionem, jak już będę miał taką straszną biedę. Zakończenie oblężenia, wspaniale. To żeśmy 90%. O, królowa znowu jest w ciąży, super. Może trafi się syn. I o, w Nowym Sączu też się coś postawiło, bardzo fajnie. Proszę mnie tu pokazać, Nowy Sącz. Chwila, moment. Ja mam co? Ja mam Kraków, Sącz i Lublin. Dobra, o tym trzeba pamiętać. Mamy Sącz, to jest Sączu. W Sączu jeszcze sobie możemy postawić salę zebrań. To sobie zrobimy. Tak jest. Więcej prestiżu, więcej kontroli. Jak najbardziej. Frakcja, która obrała cię za cel, rozwiązana. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak powinno być. Tego się trzymajmy. Dobra, to żeśmy przejęli. O, tu idzie jakaś śmieszna armia, ale ona mnie tutaj zaatakuje, także mi mogą, wiecie, koło kalafiora podyndać. O, chyba nawet teraz nam wejdzie. O, 98, zaraz to będziemy mieli. No i wspaniale. Dobra, tu się nam nie cackamy, wyjmuj żądania. Cyk. Żegnam ozięble. I przepraszam, ja się pytam. Dobrze, i te dwie nam wpadły tutaj. Wodzostwo Galindi. Tak jest, tak się nazywa. I Sudowa. To nam wpadło jako moje, koronne. Tak jak patrzę, no, z perspektywy feudalnej są trochę słabe, bo mają trzy, właściwie dwa wolne miejsca jeszcze. Ale lepsze to niż nic. Dobrze, rozwiązujemy armię, moi drodzy, i jedziemy dalej. Plan jest, poszerzamy włości. Mogę kogoś uwięzić. Najwyższy wódz Mirosław. No ja bym cię, chłopie, mógł uwięzić. Ja bym za ciebie nawet zgarnął kaskę za okup później, ale myślę, że Kazimiera, a ty jesteś kim? Jesteś moją siostrą. Dobra, ciebie uwięzimy. Może jaką kasę za siostrę wezmę? Nie wiem, kto za nią zapłaci, ale mniejsza z tym. Dobra, armię żeśmy rozwiązali, tak? Sprawiedliwość, bardzo fajnie, zaraz setują. Czy możemy okup? Nie, nie możemy za nią okupu wziąć, no szkoda. Możemy uzurpować tytuł Najwyższe Wodzostwo Mazur. Ja nie muszę go uzurpować, bo ja go za chwilę zdobędę. Bo zaraz tu pojedziemy tego dziadygę. Kurde, ten tu ma sojuszy. Co ty tu masz, chłopie prusaku? 2000, 1200 od tego ziomeczka. Najwyższy wódz Janusz Pomorze? A Guzik, przecież to jest mój wasal. Tu tak samo, to jest mój wasal, to on się nie przyłączy do wojny. A chłopie, ty w ogóle nie masz sojuszników. Ty to mi możesz już w ogóle. Proszę bardzo, to się nawet nie zastanawiamy. Kolejna wojna, cyk. Podbij księstwo, oczywiście, że tak. Co my chcemy podbić? Albo podbijamy najwyższe wodzostwo Mazur, co jest bez sensu, bo dostaniemy tylko ziemię sasińską. Ja bym wolał sobie Prusy machnąć, bo tu będziemy mieli cztery. Porozdajemy to do wasali i będzie gitara. Może sobie nawet wezmę coś większego dla siebie. Jako tytuł koronny, wiecie, o co kaman. Dobrze, jedziemy ze zdradzieckimi Prusakami. To są drudzy w kolejce, tak, z tych wojen, z wielkiego hatryka.
wojennego, który był. Dobra, tu jedziemy po całości. Miażdżymy gościa. A nie, dobra, dopadłem go, super. No to jak już go macie, to go jedziecie. O, dobrze, urodził mi się syn. Urodził mi się syn, no to wspaniale. Jakieś imię, dobre imię naszej kultury. A może wiecie co, ja myślę, że ja mu dam Lech. Nie Leszek, tylko to będzie Lech. Lech? Nie, nie, ja teraz się zastanowiłem, że nie. Że jednak nie. Po przodkach. Jakichś dziwnych w ogóle tutaj widzę. O, Paweł, no to jest bardzo dobre imię. I to będzie Paweł III, jak dobrze. Tak, bo ja jestem Paweł II teraz, pewnie, że tak. Dobrze. Będzie Paweł. My sobie go od razu klikniemy. Ja myślałem, żeby mój następca zajął się nauką. Bo on będzie reformował... on będzie reformował... wiarę, tak jak mówiłem. Więc będzie zgłębianie tajników nauki. Chociaż, kurczę, teraz jak tak myślę... Czy on sobie później poradzi z tymi wszystkimi wasalami? Czy ja bym go nie dał w dyplomację? Bo z dyplomacją sobie to ogarnie. Dobra, spróbujemy zgłębienie tajników nauki. Chłopaku, ty od razu oczywiście otrzymasz jakiegoś sensownego nauczyciela. To ty możesz... Co ja tu mam? Nie, niekoniecznie, niekoniecznie. Ja chcę kogoś od nauki. O, od nauki mamy 9. Pechna, moja dworzanka. Ona jest gniewna, ona jest uczciwa, ona jest wyrozumiała. No to akurat się nadaje. I tak to zrobimy. Super. Co tu się stanęło? Aha, że jakieś tam... Nie, nie wiem co to w ogóle było teraz. Dobra, bitwa wygrana. Aha, trwa najazd. Proszę bardzo. Ja widzę, że ja komuś tu muszę jeszcze po drodze naklepać. Zaraz to zrobimy. Wrogich wojowników. Czy ja ich mogę sprzedać? Nie, nie mogę ich sprzedać na razie. Dobra, mamy ogarniętego mojego... Chwilę się zastanowię, żebym tego nie spieprzył. On przejmie wszystkie tytuły. Tak, bo córki nie dziedziczą. Chyba, że byłyby tylko córki. Jeszcze sprawdzimy, rzućmy okiem. Bo ja zacznę teraz wojować i znowu o tym wszystkim zapomnę. Dobra, jest gitara. Jeszcze nie wrzucę. Zarządzasz domenami? Tak jest, ty zarządzasz domenami. Mamy 5 maksymalnie, dobra. Coś jeszcze podbijemy, no ale to już nie dostanie się mojemu synowi. Ale to nic. On przejmie wszystko. On jest teraz nowonarodzony. Ja mam lat 46. Powiedzmy, jakbym pożył do 60, to jest 14. No dobrze, mam nadzieję, że pożyję trochę dłużej niż do 60. Bo wolałbym, żeby on jednak obejmował tron już jako pełnoletni. No ale na to niestety wpływu jako takiego nie mamy. Dobra, jeszcze dojedziemy tego gościa, bo mnie strasznie wkurzył. Odzyskamy łupy. O, i co myśmy jeszcze... O, właśnie, myśmy wiarę jeszcze dostali. Super. No, najazdy się skończyły, także żegnam Ozięble. Dobrze, bierzemy armię. Bierzemy sobie tą armię, damy sobie ją tutaj. Bierzemy tą armię, która będzie stała tutaj. Aha, widzę, że ten się już zregenerował. No to ta armia też idzie tutaj. Postaramy się gościa dopaść. Nie, nie udało się go dopaść, ale on widzę, idzie mi zaatakować tutaj. No to my się oczywiście tutaj dołączymy, żeby mu jak najszybciej naklepać. To myśmy dostali. Też religijność, bardzo fajnie. Jedziemy dalej. Cesarstwo południowo-bałtyckie samo się nie stworzy. A, dobra, widzę, że tam to jakieś frakcje. Nie, frakcja mnie nie obchodzi. Właśnie, kurczę, czekajcie, chwila, moment. No, znowu się zafiksowałem. Ja tu muszę zwiększyć kontrolę u siebie. Tu mi się dobrą frakcję robiły i tak dalej, i tak dalej. A tego nie chcemy. Ty to nawróć od razu, pewnie, że tak. Aha, i ty zmieniasz kulturę. Dobra, jak zmienisz kulturę tam, to będziesz zmieniał kulturę też tutaj. Dokopane? Pewnie, że dokopane. Wspaniale. 50% już mamy. Przejmiemy stolicę i będzie po prostu po chłopie. Nie wiem, czy on najemników najął, że on ma tyle tej armii, czy on miał 2000. O, jeszcze chwała nam wpadła. Świetnie. Takie bitwy to my lubimy. Kazimiera osiąga pełnoletność. Wspaniale. Bystra intelektualistka. Edukacji. Proszę bardzo. Prawie najwyższa. Dobrze, to ja cię będę musiał tutaj znaleźć małżonka oczywiście.
W razie czego, jak gdybyś jednak została moją następczynią, a nad tym się też jeszcze muszę zastanowić, czy nie wydziedziczę po prostu syna. Ja muszę dać na pewno, tak, ja chcę, żeby się dzieciaki tutaj rodziły z mojego rodu, z moim nazwiskiem, tak, mojej dynastii. Kogo my tu mamy? Jakiś sojusz by nam nawet wpadł. A gościu, ty masz 10 zarządzania. Ja bym cię później musiał jeszcze nawrócić, mało tego. No dobra, w sumie dobra, niech będzie, że tak. My weźmiemy ciebie. Czy ty nie masz... Nie, ty nie masz żadnych dziwnych rzeczy, ty jeszcze jesteś odważny. Super. Dobra, zróbmy to tak, jeszcze jakiś sojusz nam tam wpadnie z tego wszystkiego. Okej. Okay. Super, w razie jakbym potrzebował pomocy, to to będziemy tam mieli... Kurde, ale oni mnie tu klepią strasznie, zauważyliście? No, no i oczywiście już się to kurde zaczyna, nie? Ledwie z chłopem sojusz zawiązałem, no to już... dobra, niech wam będzie, nie? Niech stracę. Pomogę, jak będę miał chwilę. Wrodzy bojownicy. Mogę? Pewnie, że mogę. Kasiura się zawsze przyda. Ty to przejąłeś. Bo tu widzę, że to straszny oklep dostajemy. Nie wiem dlaczego. Znowu nas wzywa do wojny. Kurde, no super, żeśmy sobie sojusznika w ogóle wzięli. Takie sojusze to ja po prostu uwielbiam, nie? To jest coś pięknego. Jest, mamy to? Pewnie, że to mamy. Dobra. Wymuś żądania. Zawładniesz całym terytorium państwa. Tak, tak, tak. O to mnie się rozchodzi. Wodzostwo Prus. Wspaniale. Pewnie, że tak. Wymuś żądania. Oczywiście mamy przerost. Przerost mamy o 2, bo myśmy jakiegoś wasala jeszcze wyhaczyli. Tak, to jest wasal. Ja jeszcze mam to, tak? Orneta, tu jest 3. Co myśmy jeszcze przejęli? I baronia Kwidzyń chyba. Nie, to nie to jest, nie jest to. O ile mamy przerost? My mamy przerost o 2. Czyżby to? Wodzostwo Barki. Dobra, tu są 4. Tu są 3 i tu są 3. To ja myślę, że to byśmy sobie zostawili. W razie czego? To wodzostwo Barti sobie zostawimy. To komuś nadamy. Proszę bardzo, jakiś wasal jest tu. O, jest, żelibrat Jaworski. Jedziemy. Ty to dostaniesz. Dobra, jeszcze się musimy pozbyć czegoś tutaj, tak? Wodzostwo Warmii. Warmia, nadaj. Jakiś wasal z mojego rodu byłby, znalazł się tu. Czy mamy jednak za mało? Nie, mamy tu jakiegoś Sambora. Nie, to jest szprotawe. Oni mają bardzo podobny do mojego. Tego co zauważyłem. Dobrze mówię? No tak. Tylko, że oni mają czerwonego jelona. Najwyższy wódz Mazowsze. No ty jesteś ode mnie. Ja najwyższym wodzą jakby... Wiecie co? Nie chcę tworzyć potężnych wasali. Bo z nimi później są niezłe cyrki. Tak to później niestety wygląda. Dobra, wybierzemy tutaj pierwszego z góry. Spytko, chłopie. Ty będziesz zadowolony bardzo z tego. Ja tu jeszcze mam... Nie, już nie mam przerostu, tak? Oddaliśmy 2 i zostało nam... wodzostwo Warmii. To też nie, kurde. Tak, wzięliśmy sobie Lichbark i mamy Olsztyn, tak? Super, i tego się trzymajmy. Dobra, kolejna wojna jest ogarnięta. Kogoś mogę sprzedać? Jakieś okupy dla mnie? Tak, kasa, lubimy kasę. Tu zwycięstwo, super. Ochrona przed frakcjami. Guzik mnie to obchodzi. Nie mam problemu z frakcjami. W ogóle, tak, chwila, moment. Ja muszę zobaczyć. Jesteś ty. Jesteś moim rzekomo sojusznikiem, tak? O chłopie, to ciebie to już naprawdę bogowie nordyccy opuścili, że będę tyle... tak daleko szedł. Nie ma nawet takiej opcji. Dobra, rozwiązujemy po prostu tą armię. Damy się chłopakom nieco zregenerować. Bo no trochę mnie tutaj przetrzebili, wam powiem. Jakoś tak dość... jaka frakcja przeciwko mnie? Wodzostwo Wolin. Wolin? Dlaczego Wolin? O, nowy atrybucik. To lubimy. Skuteczność rycerstwa. Oczywiście, że tak. Żeby moi czempioni byli hardkorami, żeby oni byli twardzielami. Zorganizuj polowanie. Czy ja tego potrzebuję? 20 stresu. Może byśmy się go tak pozbyli od razu? Tak zrobimy. Dobra, niech nam się regeneruje wojsko. O, i nawet armia tu jakaś przyszła, wroga. Koncentrowanie uwagi.
Zarządzanie plus waleczność, to nam się przyda. Czekaj, chłopie, ty to mnie teraz, powiem ci, zdrażniłeś, żeś się tu w ogóle pojawił. Tak się bawić nie będziemy. Ja myślałem, że ty się, chłopie, będziesz bawił z tym moim sojusznikiem. Ale widzę, że wy jednak chcecie, żebym wam wklepał, nie? O, i prestiż, super. No, rozjeżdżamy gościa. Nikt mnie tu nie będzie najeżdżał. Mamy go? Pewnie, że go mamy. O, czekajcie, coś tu się skończyło. Promuj kulturę. A, ja mu kazałem w pomazanie, widzicie. Bardzo się dobrze składa. To teraz, chłopie, nawet niedaleko będziesz jeździł. Gdzie ja mam? A dobra, jak już tu wszystko zmieniam, zwiększam kontrolę, promuję kulturę i nawracam hrabstwo. Niech tu wszystko robią. Tak jest, dobra, jedziemy dalej. Nakopałem mu tam? Pewnie, że mu nakopałem. Tu jest porażka. O, wszystkie wojny się pokończyły. To już nieważny. Żegnam. Tyle w kwestii sojuszu. Życie. To mnie... czekaj, co tu jest? Znowu niewielu czempionów. Jak to niewielu czempionów? Jak to się dzieje? Wy mi powiedzcie. Dwór, czy ja kogoś tu mogę szarpnąć? Roszczenia, to ty bierz drogi. Cztery waleczności. Niedużo, ale lepszy taki czempion niż żaden. Za ciebie zapłacę 45. O, no nawet już jesteś lepszy. Dycha. Super. I kogo tu jeszcze mamy? Ciebie tu mamy. No ty nie jesteś zbytnio kozakiem, ale i tak jesteś lepszy niż nic. Czekajcie, kogo ja w ogóle mam w więzieniu? Halo. O, ja myślę, że tak, że wy też, ja was nawrócę, ja was zrekrutuję, proszę bardzo, jeden, drugi, proszę bardzo, i czempionów będziemy mieli teraz po sam sufit. Oho, mamy to, jak tu stoimy? 15, no i bardzo fajno, armia nam się regeneruje, bardzo dobrze, do mojego seniora, aha, żeby zwizytować tam u was. No dobrze, niech będzie, że tak. Lublin. O, Lublinie. Kurde, się to strasznie szybko buduje. Wszystko jest Lublin. Zara, tu coś postawimy. Palisadkę sobie ulepszymy. Pewnie, że tak. Mówię, trzeba wymaksować te... musimy wymaksować... koronę. Dobra, co nam tu zostało? Tak, chłopie, z tobą mam oczywiście rozejm. Wiadomo. A to mnie nie obchodzi. Co tu mamy, co byśmy tu mogli szarpnąć? Bo ja potrzebuję drugiego tytułu, na pewno królewskiego. Ja walczyłem z wielkimi Morawami przedtem. Ale widzę, że on ma w sojuszu cesarstwo bizantyjskie, tak? No naprawdę. Które ma 13 tysięcy. Dobra, chłopie, z tobą na razie nie powalczę. Za słaby jestem nieco. Ale na każdego przyjdzie kolej. Co tu mamy? Wódz Gniewomir Szczecin, który podlega pod wódz Janusz Pomorze, który jest moim wasalem. Ale to i tak widzę, że jesteś słabiakiem. Ty masz co? Ty masz 1600. Ja bym mógł całą tą twoją lutycję tutaj szarpnąć, bo ona oczywiście wchodzi w Imperium Południowo-Bałtyckie i mało tego jeszcze w Królestwo Pomorza i moglibyśmy tą koronę wyhaczyć, drugą. Królestwo Pomorza. O, proszę bardzo, i brakuje mi zaledwie 4 hrabstw. No to, proszę bardzo, no my się tutaj nie będziemy cackali, moi drodzy. O, słabiaki, tak jest, słabiaki. Aha, ja miałem chwilę jeszcze zaczekać. Dobra, chwilę zaczekam. O, królowa znowu jest brzemienna, wspaniale. Jak to będzie następny syn, to się zastanowię nad jego wydziedziczeniem, chociaż nie do końca. Mogę mu nadać jakiś tytuł, ten z których mogę, z tych, które mogę utworzyć. Tak, to jest bardzo dobra opcja, też tak można. Pozdrowienia. O, na ucztę, super. To też nam się przyda, może coś ciekawego z tego wyniknie. A w międzyczasie niech nam się... O, stres odpada. Każdy, kto siedzi blisko mnie, zyskuje 10 opinii. No to się jak najbardziej zawsze przyda. O, jeszcze nawet przyjaźń nam tu może wpadnie. Odbycie ciekawej rozmowy. Nie, ja bym wolał nawiązywać przyjaźnie. To bardzo pomaga. Jak tu jest? 9000. Ja myślę, że już moglibyśmy się przestać głupiać w regenerowanie wojsk, tak? I wypowiedzieć wojnę po prostu.
Podbij księstwo. Co my tu mamy? Łużyce, Lutycji albo księstwo Mekleburgii. Mekleburgia jest tutaj, tak? To są te dwie. Łużyce to jest to, tak? Dobrze patrzę, że to są Łużyce? Tak, to są Łużyce. Czyli mnie by tutaj najbardziej chyba za Lutycja. Za Lutycję dostaniemy 3. No to myślę, że tak, że okej. No kurde, trochę wiary, no bo ona jest tego samego wyznania co my, ale co zrobić, no takie życie. Tak jak powiedziałem, imperium samo się nie zrobi. A po prostu po tych wcześniejszych wojnach, w tym wiecznym, ciągłym bronieniu się i podczas którego w ogóle nic z tego nie miałem, nie? Zresztą sami widzieliście, ciągle się broniłem, ciągle jakieś fajty i tak dalej i kompletnie jakby nic z tego nie wynikało. Ty idziesz tutaj, a ty właściwie idź tutaj, podbijesz to. Tym się zajmiemy. Dobra, wy jesteście tutaj, wy przejmiecie tą cholerę. Biegnijcie dalej za nią. O, proszę bardzo. Że co chwila... Aha, ja mam córkę, tak? Kolejną? Karolina. Karolina Jaworski. No właściwie, dlaczego nie? Bardzo ładne imię. Zostańmy przy tym. No więc mamy kolejną córę. Okej. Okay. Dobra, to mamy zrobione. 43%. No, tu nie będziemy dostawali żadnej pobożności, żadnej religijności. Te wojska muszę rozłączyć, te armie znaczy się. Ty idź, podbijaj już tam. Co to jest za armia? Neutralna. Aha, ja ciągle przekonuję tą moją przyuczynię Salomę. Dobrze, to może ja już przestanę ją przekonywać. Przekonamy do siebie kogoś innego. Kto tu na mnie tak najbardziej warczy? Widzę, że ty chłopie, mój marszałku. Jeszcze trochę pożyjesz, ty szybko raczej nie będziesz umierał. Przekonaj do siebie. 80%, to też fajnie. O kurcze, my możemy jeszcze jedną posiadłość szarpnąć. Dlaczego ja to dopiero teraz zauważyłem? Halo? Halo, ja się zapytuję. Z czego to się stało? Czy mi wpadło dodatkowe zarządzanie? Skoncentrowana uwaga, może być. Aha, no chyba tak. Nie wiem, czy to właśnie z tego. O, kurczę, to nawet oblężenie. Kto by pomyślał? Myślę, że ta armia sobie spokojnie poradzi. No jeszcze mi uciekła Franca, no. Ona tu ino. O, utraciłeś cechę podagra. Bardzo fajnie. Nie obcięli mi nogi? Nie obcięli mi nogi. Przy podagrze, jak dajecie opcję... nie tego leczenia na spokojnie, tylko tego hardkorowego, no to oczywiście możecie stracić cechę podagra, ale mogą wam po prostu urżnąć nogę. Tak. Tak się to kończy. Znajomi umarli, zakończenie oblężeń. O, no to już tu zaraz to będziemy mieli. Może ją tam zdążymy przechwycić. O, pewnie, że tak. O co chodzi? Proszę, i mój potomek czarujący będzie dyplomacja i intrygi. No bardzo fajnie. A czarujący, no to pewnie po ojcu. Trudno się chłopu dziwić. Dobra, ty tu nic nie robisz, to ty możesz polować. No, będziemy to mieli 97, dajcie z siebie. O, tu już jest. Super oblężenie zakończone. Jeszcze spory obozowe. 57%, że się nam uda zyskać prestiż i opinię. Udało się? Nie, jest rozpiździel po prostu. O, ale możemy się dołączyć. Oczywiście, że spróbujemy, bo mamy na to 78. A zyskałem ranny i jeszcze doświadczenia trochę. Dobra, to jest wszystko do zrobienia. Kogoś możemy sprzedać, nikogo nie możemy sprzedać, ale wygraliśmy wojnę. Proszę bardzo, chyc. Oczywiście przerost jest o 2. Rozwiązujemy armię, tak jest. Co byśmy zdobyli? Aha, myśmy wszystko to pozdobywali, tak? Oczywiście ten najmniejszy od razu tutaj zbignie w mój bratanku. Pewnie, że tak, chłopie, trzymaj. Trzymaj od wujaszka. Co tu mamy? Tu mamy 4 sloty. O, to jest mniejsze, to możemy oddać, rupin. Mamy tu coś ciekawego. Nie, dobra, ty to dostaniesz. Bo jesteś przybór i ja myślę, że ja ci to dam.
I oho, no i my sobie zostawimy tą Brandenburgię. Tak jest. Tak to zrobimy. Brandenburgia nasza. Negocjować sojusze. Aha, z tymi moimi wodzami i tak dalej, tak? Ale akurat na tym mi niekoniecznie zależy. Bo ja wiem, jak to się po prostu wszystko później kończy. Dobra, jakie my tu możemy obrać sobie następny cel? Ile mamy wojska? Wojska mamy mnóstwo po prostu. Najwyższe wodzostwo Lutycji. Aha, no z tobą to ja przed chwilą walczyłem, tak? No tak, bo cię rozdzieliłem tutaj i tutaj. Ale ja chciałem właśnie... Ja chciałem Rugię podbić też. Co to są za wojny? Kto tu z kim walczy? To jest senior. Wy tu macie wojnę z Jarlem Fririnsonem, czy jak wał tak zwał. To czemu wam tak daremnie idzie? Nie rozumiem. Dobra, to sobie na razie zostawimy. To będziemy podbijali później. Mecklenburgia. To jest tak, to też byśmy chcieli. O, właśnie ty ich chyba atakujesz. Jarl Refr... Olikson? Nie. Chyba tam jest za dużo tych nazw, nie wiem. Tych jarlów. Co tu masz za sojusze, chłopie? Wódz Sven i jakiś tam inny wódz. Tu... Nie, wiecie co? O jedno hrabstwo to mi się nie chce męczyć. Takiej biedy. Zwłaszcza, że jeszcze nie mamy tak potężnej armii, jakbym chciał mieć. Wódz Bartosz. Czekajcie, Zgorzelec? Nie, Zgorzelec nie jest mój. A ja cię, chłopie, spokojnie mogę zaatakować i sobie ten Zgorzelec ogarnę. Czy to będzie wszystko jako jedno księstwo? Zajebiście. Pewnie, że to bierzemy, nawet się nie zastanawiamy. Zaraz to stawiamy, proszę bardzo. Punkt zborny, hyc. Wystaw armię, bez zastanowienia. Utraciłeś Ceheran, no i bardzo fajno. Ciebie puścimy tutaj. Ty idziesz na Chociebusz. A ty możesz ganiać za tą armią. Chyba, że ją... A, nawet już żeśmy ją dopadli. Szybko poszło. No dobra, to ty ganiaj tam za nim. Kurczę, dawaj. Szybkim, tanecznym krokiem. O, tu cię mamy, hopę, hopie. Chodź, gościu. Wrodzy bojownicy, twój znajomy umarł. O, i nawet nam się udało przekonać wodza. No i super, no i tak można zarządzać państwem. Kogoś możemy tutaj okupy jakieś? Kompletnie ani pół. Jedziemy dalej. Dobra, ty jedziesz tam dalej, dobijemy jeszcze bardziej tą armię. Jak tylko będziemy w stanie. Dziecko mojej dynastii, moja córka Kazimiera urodziła córkę, Adleta. No okej, okay, no to mnie takie imię pasuje. Mój biedny syn. A, i mu jeszcze dodatkowo mój następca, tak? No to zachowajcie ostrożność. Złagodzenie objawów, no i super. O, ja go jeszcze tutaj mogę dopaść, tak? Bo akurat stoi w bitwie, super. Co tu jest? Moja żona powiadomiła, że wodzostwo Sambi ma ustanowione niejasne... Aha. Ja wiem, co to jest. Nie, dzięki. My opinię sobie łapniemy. Jak coś będę chciał przejąć, to po prostu sobie to przejmę. Ja się nie będę bawił w jakieś tam wygłupy. Dobra, to za chwilę powinno być. Mogę jeszcze pogonić za tą armią trochę. Bo nie wiem, jak daleko oni będą biegli się zregenerować. A, tutaj sobie przyatakuję. No dobra, można i tak. Dobra, to już sobie możemy odpuścić. O, super, przeszło mu to, bardzo fajnie. O, i to też mamy ogarnięte, dziękuję, hyc. Kolejne ziemie dla mnie. Dobra, znowu przerost o 2. O, atrybuty, kurczę, widzicie. Martwi żołnierze sprzymierzeńców przewagi, bierzemy to. Jak najbardziej. Będziemy wojowali dalej, tu pójdzie w opór. Co tu mamy? Zgorzelec to jest 3. Dobra, to możemy oddać. Zaraz to nadamy to jakimś wasalom. Sędziej, ty będziesz dobrym sędzią we wsi. Zgorzelec, tak samo. Mamy tu kogoś od siebie? Nie mamy, ale myślę, że ciebie tutaj też mogę w opeczku wrzucić. Grunt, żebyś ty był z mojej wiary. To wtedy jest ok. Tego nie chcę negocjować. Za dużo tych informacji. Możesz przyznać wasali... Właśnie, komu? Anna Wakra, wasala...
Nie, 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 ja nikomu żadnych wasali na razie nie będę przyznawał. To zostanie tak, jak jest. Dobrze, co nam tu zas... O, proszę, tu jest Austria. Ile mamy? Bo tutaj jakoś tak sobie patrzę teraz. Strasznie Ciechopie ubyło, albo wydaje mi się, że to było wszystko większe. Co to jest za miejsce? To jest... Aha, chłopie, ty jesteś ksiądziem i ty jesteś podwładnym tego Buca. Że to mi chcesz powiedzieć. A Grody Czerwieńskie na przykład nie chciałyby? Pewnie, żeby chciały. No bo to, że one tutaj rozwiąż armię, pewnie, że rozwiąż. Te Grody Czerwieńskie po prostu się aż proszą o moją uwagę. A jak to tu wygląda? Moja droga. Podbij księstwo, Grody Czerwieńskie, no oczywista oczywistość. Proszę, nie ma dyskusji. Mamy to, no to wy już nawet możecie biec do stolicy, przejąć to. Wy, nie, was rozwiążę. Żeby mi nie wchodził minus. Jaka frakcja? Najwyższy wódz Jaromir? To ty, chłopie, jesteś w ogóle za gość. Brandenburgia, Rupin, w Kry. Jesteś moim wasalem, no dobra, ale... Aha, ja ciebie chyba w ogóle otrzymałem po wojnie teraz. Aj, biedaku. Wiesz co, dobra, niech będzie, że niech stracę. Przekonamy ciebie. Wiesz co? Znaj pańskie serce. Chłopie, zróbmy to tak. Dobra, on tu utworzył... Co tu jest? Pretendent, tak? Co to w ogóle są za... No mój brat, no i chłopie, co ty coś zwariował, czy co? Frakcja niepodległościowa... Wy jesteście biedakami w ogóle, dajcie mi spokój. Gdybyście byli chociaż jacyś konkretni, to może bym się wami zainteresował. Mój znajomy umarł, ale w Sączu się coś postawiło. Rozbudowujemy koronę dalej. Dobra, tu już mamy maksa, tak? Ale nie, my sobie gród możemy ulepszyć. Pewnie, że sobie ulepszymy. Hello. Jasne, że tak. Dobra, ja tu miałem... Czekajcie, ja ich tam wysłałem? Tak, wysłałem tą armię. Sekret ujawniony. Wódz Juliusz. Pewnie, że zamknąć. To już wszyscy wiedzą. Kogo zamknąłem? Jakieś okupiki dla mnie? Następca w kolejce dziedziczenia. Czekajcie, ktoś mi tu umarł. Mateusz, chłopie, dlaczego ty mi to zrobiłeś? Dlaczego ty tak umarnąłeś? Wódz Bożywój. Wiesz co, Bożywój? Mój bratanek i... Aha, widzę, że ty tam trochę tego masz, ty masz... Aha, dobra, to ja już wiem. No tak, przecież to jest mój bratanek. On przejął właśnie Tarnów, Radom i Stężyce. Wiesz co, może byś się na mnie obraził? Ja myślę tak, że ja bym chyba jednak chciał, żebyś się na mnie obraził. My sobie w zarządzaniu weźmiemy konkretnego zawodnika. Oj, w Lublinie się też już zrobiło. O. Dobra, tu nam trochę kasy brakuje, ale to za chwilę ogarniemy. I w Lublinie sobie też postawimy gród większy. O, co my tu mamy? Ktoś tam kogoś chciał zamordować, tak? Tu widzę, że Grody Czerwieńskie też powinny iść w miarę szybko. Strategiczny impas. O, jeżeli ja jestem... Mam umiejętności walki, no to możemy sobie to wybrać. Najlepsza opcja w tym wszystkim. O, frakcje się rozwiązały, to też spoko. To w ogóle jest za miejscóweczka. Aha, już żeśmy to wygrali, tak? Szybko poszło. Przerost o 2. No oczywiście, że tak, o 2. Rozwiązujemy armię i za chwilę będziemy się szykowali na kolejny wjazd. Co to jest? Tu mamy dwójeczkę, tu mamy czwóreczkę Wołyń. No Wołyń już wygląda dość ciekawie, muszę powiedzieć. Gościwój. Z ciebie jest fajny gość, a nie wiem czy wuj. Dobrze, patrzę. Czerwienia. Tak, wodzostwo Czerwienia. Wodzostwo Czerwienia byśmy sobie zostawili. Tym bardziej, że to jest stolica hrabstwa i ma 4 sloty. A ja mam jeszcze sobie tutaj... Co mi zostało? Oho.
To mi zostało. Czekajcie, i Bartnie też mam. Bartia, przepraszam bardzo. Bartia sobie zostawimy. To komuś damy. Olsztyn dostanie. Ty dostaniesz. Też ci dobrze z oczu patrzy, chłopie. Też ci to oczywiście dam. A tu coś ciekawego. Po co mi ta informacja w ogóle? Więźniowie dla okupu. Wódz. Anna. 5 dyszek. Bierzemy. To ja wiem, że jestem w kolejce do dziedziczenia. To mnie nie interesuje. Mogę utworzyć tytuły, to ja jak najbardziej wiem. Teraz już mam 3 wpływowych wasali, którzy oczekują. Proszę bardzo. Właśnie mnożą. Dajcie spokój. Dobra. Co mamy? Tu widzę, że jest w ogóle wojna jakaś straszna się dzieje. Ja bym myślę, że... Broń się przed książę Lesa Nitra. To jest ten, co jest w ogóle... Nie, ja chyba źle nacisnąłem. Nitra mi się wydaje jest tutaj. To jest... Wielkie Morawy. I seniorem jest książę z Nitry. A, to ja, no, on prowadzi wojnę. No dobrze patrzyłem. A jego seniorem jest król Laslav. Więc jak, tak, jak ja jego zaatakuję, no to Kiszka. Cholera, no szkoda, że ty masz, chłopie, z tym Bizancjum. Tu jakieś książę Otakar z Tyria to mi może, wiecie, naskoczyć. No gorzej jest z tym Bizancjum. Oni mają kupę wojska. Moglibyśmy sobie po prostu z nimi póki co nie poradzić. Ale ja myślę, że to byśmy sobie dziabnęli na pewno. Ja widzę, to wręcz tutaj czeka na mnie i... Aha, i co to jest? Aha, nie, to jest sam Przemyśl po prostu, tak? To ja po przemyśleniu... A nie, tego nie potrzebujemy. Chociaż ostatecznie do Grodów Czerwieńskich. A czemu nie? Co mi tam? Opie, wypowiedz wojnę. No hrabstewko, oczywiście, że chcemy hrabstwo dziabnąć. Jasne, że tak. Pewnie, właściwie to nam otworzy też poniekąd drogę... Co to jest? Wroga armia? To ja tu pewnie wojska nie wystawię teraz. No pewnie, że tak. Dajmy się tutaj wyżej. Wystaw wszystkie. Pewnie, że wystaw wszystkie armie. Najwyższy wódz Jaromir się przekonał. Super, okupy zaakceptowane. Tutaj mam tyle informacji, że to pozamykać. O. Bo później nie widzę... Nie widzę, za kogo mogę ogarnąć... Za kogo mogę ogarnąć okup. A tego nie lubimy. My lubimy kasę. Dobra. Armie są? Pewnie, że są. Znowu jakaś frakcja. A, w czerwieniu. No to też tak może być. Takie rzeczy też się zdarzają. Dawaj tam. Chłopie, zresztą właśnie tak, ja tych wszystkich armii tu nie potrzebuję. To sobie rozwiążemy, żeby mi kasa nie uciekała. Lublin. Właśnie, dobrze popatrzyłem na ten Lublin. Ja tu miałem gród rozwijać. Dobra, zgarniemy sobie ten Przemyśl. Tak jak mówię, to będzie droga otwarta. To będzie jak najbardziej droga otwarta później na Halicz, na Chocim, Uszyce i tak dalej. Bo chcielibyśmy docisnąć, przynajmniej ja bym tak to sobie myślę, Kijów. Później tą Barladę, tak samo. W końcu to są święte... Jaki biały pokój, chłopie, weź spadaj na drzewo. Jakaś frakcja się tu znowu utworzyła. Co to, muszę ogarnąć, żeby mi się tu nagle coś nie wykrzaczyło. To jest frakcja populistyczna, to mi tam, wiecie, chłopski motłoch, to mnie nie interesuje. Frakcja niepodległościowa, jesteś, chłopie, ty. Jesteś biedakiem, ty możesz, wiesz. I tu jest jeden członek, bo ty mnie też oczywiście nie lubisz za specjalnie, ale myślę, że gota, wiesz co? Chłopie, zróbmy to tak. Nie zrobimy tego tak, ty tyle pieniędzy ode mnie nie dostaniesz, możesz zapomnieć. Przekonanie, no 95%, to nawet, wiecie, bezdyskusyjnie. Padaj, chłopie, żadnego pokoju białego nie będzie. A... Mamy to? Znowu kolejny. Ale nie wiem. O, mamy go. Super, że to mamy. Przemyśl jest nasz. Chciał Bambino. 4. Wodzostwo Przemyśl ma 4. Olsztyn już oddałem. A, czyli to właściwie nie zmienia jakby tutaj tematu. Chociaż to bym oddał. Bo to mam jakby ten Przemyśl jest tak bliżej trochę mnie i tak dalej. I to mi się podoba. Chociaż czekajcie. Tu jest wszystko ładnie rozbudowane. A, tu też nie najgorzej, więc może być. A wiecie co, oddam wam to. To tutaj komuś nadamy zaraz.
Miłobrat, proszę cię bardzo, miłobratu, trzymaj chłopie. Już mamy spokój. No dobra, trochę żeśmy tych ziem tutaj dziebnęli z tego co widzę. Co ja bym tutaj myślał dalej? Co bym chciał? No to mrugie bym chciał, tak? W końcu też kiedyś dopaść. Te wszystkie pojedyncze hrabstewka też muszę ogarnąć. A właśnie, chwila, moment. Ja przypadkiem nie mogę już stworzyć... Królestwo pomoże? Nie, bo po prostu nie mam pieniędzy. Całkowicie widzicie, całkowicie o tym zapomniałem. Muszę kasy nazbierać, hello, i postawić sobie królestwo. Szaleństwo. Czy ja mogę być podwójnym królem, jakby, czy ja tego nie muszę komuś przekazać? A nie. Jak to jest z księstwami? Księstwa mogłem mieć maksymalnie chyba przy trzecim księstwie, przy tytule król, muszę chyba trzecie księstwo, tytuł księstwa, książęce właściwie, muszę oddać, bo teraz jestem, no, najwyższe wodzostwo. O, to ma nawet jedno. Nie no, może by nawet dało radę. Spoko. Dobra, czyli to już byśmy mogli zrobić. Ile nam brakuje do Imperium Południowo-Bałtyckiego? Mamy 59. Moi drodzy, czyli tak szybko licząc, 29 hrabstw nam jeszcze trzeba. Ja patrzę tutaj, wiecie? Myślę, że Żmudź, ogólnie to wszystko sobie łapniemy. Tu już z krzyżakami nie będziemy mieli problemów. Nie powstaną. Nie ma nawet takiej opcji. Także tym panom już podziękujemy. To na pewno to też sobie wchłoniemy. I wszystko, moi drodzy, wszystko to jest do ogarnięcia. Także Imperium Południowo-Bałtyckie może nie jest w zasięgu ręki. Może troszeczkę dalej. Tak, wiecie, dwie ręki dalej. Ale damy z tym radę, nie? Będzie to i to bym chciał przekazać właśnie mojej córce. Ja mam 52 lata. Nawet szybko poszły te podboje. Nie mojej córce, co ja gadam, mojemu synowi. Jest moim następcą. Właśnie. I to też jest kolejna kwestia. To jeszcze muszę przemyśleć, czy ja go po prostu nie wydziedziczę i faktycznie nie zostanie przy tym, żeby to moja córka ogarniała, bo on będzie za młody. Jak mi się król przekręci w okolicach 60, to to będzie mały dzieciuch. I to jest później po prostu masakra. Jak wam dzieciuch wchodzi na tron, to jest rzeźnia, nie? To jest rzeźnia i to jest coś, to się mija z celem. Sobie armię rozwiążemy. Pokonaliśmy to. Nabiliśmy co trzeba. Także słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Dużo podbijania było. Mam nadzieję, że wam się te szybkie podwoje podobały. Idziemy po tron Imperium Południowo-Bałtyckiego. Możemy już otworzyć tytuł Królestwa Pomorza. Tak? Więc dwa tytuły królewskie już będziemy mieli. Jeszcze jak pójdę tam na Żmudź i tak dalej, no to będziemy jeszcze mogli Królestwo Litwy. Także to mamy załatwione. Jeśli wam się podobało, jeśli podobały się wam moje podboje, pamiętajcie, zostawcie coś po sobie. Łapka, subek, jak najbardziej mile widziane. Oczywiście wasze komentarze tak samo. Wpadnijcie na Discorda albo na Facebooka. Tam siedzę, tam możecie ze mną pogadać, tam możecie też do mnie jak najbardziej pisać. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!